Skaleczył się pan? Delikatnie. Jeden z osadzonych, który groził samookaleczeniem, został odwieziony do szpitala. Tymczasem na oddziale wciąż jest niespokojny. Proszę się uspokoić! Proszę się uspokoić! Osadzony z celi 113 jest dużo bardziej agresywny oraz również grozi samookaleczeniem. Dowódca zmiany decyduje o podjęciu bardziej drastycznych środków. Jesteście gotowi? Melduje się dowódca zmiany, podporucznik Bliski. Panie dyrektorze, mamy osadzonego, który jest agresywny w celi. Musimy stosować środki przymusu bezpośredniego. Grozi też sobie, że coś zrobi. Zrozumiałem, dyrektorze, wykonuję. Odmelduję się. Jeżeli pan nie będzie się stosował do wydawanych poleceń, będę zmuszony stosować środki przymusu bezpośredniego. Zrozumiał pan? Tak, panowie. Kajdanki? Spokój! Kontrola pobieżna, robimy. Nie dotykaj! Nie dotykaj! Takie działania to dla większości funkcjonariuszy Służby Więziennej codzienność. Procedury są jasne i dokładne, a środki przymusu bezpośredniego trzeba dostosować do stopnia agresji osadzonego. Siłowe wyprowadzenie z celi, połączone z chwytami transportowymi, zawsze są ostatecznością. Zabezpiecz głowę. Pierwszy. Dobra, wstajemy. Wychodzimy. Wchodzimy do przedsionka, panowie. Kontrola osobista osadzonego. Proszę się uspokoić. Pas i kask. Zabezpiecz nóg. Przyjąłeś? Proszę się uspokoić. Zanim osadzony zostanie zamknięty w celi izolacyjnej, funkcjonariusze siłą zakładają mu jednoczęściowy pas połączony z kajdankami na ręce oraz kask ochronny na głowę. W takim stroju mężczyzna nie zrobi sobie krzywdy. Jest gotowe? Wchodzimy, panowie. Tarcza B7. Odwróćcie go twarzą do ściany. Klękamy. Gotowi? Wychodzimy.266 do 30, jak zapis z kamer i dźwięków. Zamknięcie w celi zabezpieczającej to najsurowsza z możliwych kar w zakładach karnych. Więzień może spędzić tu nawet 24 godziny, ale okres ten może zostać za zgodą lekarza przedłużony.